Proszę Państwa, przy okazji wizyty w Grudziądzu chcielibyśmy poruszyć kilka spraw. Pierwsza z nich to interwencja na prośbę mieszkańców Grudziądza po ostatnim marszu antyimigranckim, po ostatniej wrzawie w mediach, która miała miejsce w związku z planowanym lokowaniem imigrantów w okolicach Grudziądza. Pojawiły się plotki, że wobec niemożności pomieszczenia imigrantów w grupie koło Grudziądza możliwe jest lokowanie tychże ludzi w Grudziądzu, stąd nasza interwencja, stąd zapytanie do prezydenta Grudziądza i o tym opowie asystent europosła Michała Marusika, pan Krzysztof Czerepiuk. W imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Michała Marusika złożyłem zapytanie do prezydenta Grudziądza na temat krążących tutaj informacji, pogłosek o tym, że w Grudziądzu planowane jest utworzenie obozu dla uchodźców. I kilka dni temu dostałem odpowiedź w imieniu pana prezydenta o tym, że żadnych takich planów na razie tutaj Urząd Miasta, prezydent nie rozważa, więc jesteśmy zadowoleni z tego powodu, że miasto Grudziądz i mieszkańcy Grudziądza nie będą mieli tego dobrodziejstwa tutaj i wierzę i liczę na to, w imieniu posła Marusika mogę powiedzieć, liczę na to, że w przyszłości też takich planów tutaj nie będzie. Z tego co wiem, to większość mieszkańców Grudziądza jest temu przeciwnych i mam nadzieję, że takich planów w przyszłości też nie będzie. No jestem o tym przekonany, bo we wszystkich badaniach większość pytanych, czy chcą u siebie mieć, jeśli chodzi o samorządy, pytanie, czy chcą u siebie mieć, to większość zdecydowana, nie znam. Nie, jestem przekonany o tym, że większość jest przeciwna. Znaczy ja na podstawie pogłosek, które tutaj w Grudziądzu były, na podstawie tych pogłosek w imieniu posła Michała Marusika zadałem pytanie do prezydenta i czy są takie rozważane takie pomysły i pan prezydent odpowiedział, że nie, z czego bardzo się cieszymy, że takich planów w Grudziądzu nie ma, że Urząd Miasta ani pan prezydent takich planów nie rozważa. Chcielibyśmy jeszcze poruszyć kilka kwestii, które pośrednio dotyczą mieszkańców Grudziądza. Przede wszystkim ostatnie obrady parlamentu i głosowanie nad tak zwaną ustawą metropolitalną. Szanowni Państwo, parlamentarzyści z naszego regionu bardzo zachwycali się możliwością, że można połączyć Toruń z Bydgoszczą, dołączyć do tego biurokratycznego molochu, utworzyć niejako czwartą kategorię samorządu. Jednak po raz kolejny zapomniano o interesach miast mniejszych, takich jak Grudziądz czy Włocławek. Stąd mój apel do obecnych parlamentarzystów, mam nadzieję, którzy swoje rządzenie zakończą już za miesiąc. Szanowni Państwo, oprócz Torunia w naszym okręgu wyborczym jest jeszcze wiele miast i bardziej pomożemy tym miastom, kiedy uprościmy podatki, obniżymy je, uprościmy prawo, sprawimy, że będzie ono wykonalne. I wtedy nasz region się rozwinie. Szanowni Państwo, oprócz Torunia w naszym okręgu jest jeszcze Grudziądz, jest jeszcze Włocławek, są jeszcze powiaty. Nie zapominajmy o tym. Poniekąd z informacji na temat ustawy metropolitalnej można wyciągnąć jeszcze jeden bardzo smutny wniosek. Rządzący obecnej kadencji nie planują ulżyć nam, mieszkańcom, jeśli chodzi o obciążenia podatkowe, ponieważ finansowanie organów administracyjnych zapewnionych przez ustawę metropolitalną będzie pochodziło z wpływu z podatku dochodowego. Te wpływy są szacowane na około 5% plus składka każdej gminy, każdego powiatu, który będzie chciał w danej metropolii uczestniczyć. Stąd możemy wysnuć pośrednio wniosek, że po raz kolejny polski podatnik, podatnik z Kujaw, podatnik z Pomorza będzie na tym cierpiał. Dowiadujemy się, że nie jest planowana likwidacja podatków dochodowych PIT, co nas bardzo smuci, ponieważ środowiska wolnorynkowe od zawsze powtarzają, że jest to kara za pracę i tę karę należy znieść. Kolejna sprawa, która będzie miała miejsce za 10 dni. Parlament Europejski będzie głosował nad tak zwanymi dyrektywami o krajowych pułapach emisji metanu i związków zawodowych. Nie mniej, nie więcej oznacza to, że do 2030 roku, jeśli oczywiście ta dyrektywa przejdzie i będzie tutaj konieczność zastosowania się do niej przez polski rząd, będzie trzeba ograniczyć pogłowie bydła i trzody chlewnej nawet o 25%. To oznacza katastrofę dla rolników w całej Polsce, a między innymi dla rolników
z naszego rejonu, z rejonu powiatów, czy to Golubsko-Dobrzyńskiego, czy też Rypińskiego. Wystarczy porozmawiać z rolnikami. Ja osobiście miałem okazję ostatnio spotkać się z mieszkańcami Nadroża w powiecie rypińskim. Kiedy tylko dochodzi do absurdów Unii Europejskiej, wtedy rolnicy naprawdę są zmartwieni. Rolnik po prostu chce tego samego, co każdy inny przedsiębiorca. Przedsiębiorca chce, aby rząd mu nie przeszkadzał. Przedsiębiorca rolny chce tego samego, aby rząd mu nie przeszkadzał. Dlatego ja jako kandydat do Sejmu z listy KWW Kukiz powtarzam, przede wszystkim ulżmy przedsiębiorcom, a oni podciągną zarówno nasz region, jak i nasz kraj do przodu.